uczcić święto niepodległości. Tradycyjnie, w skupieniu i z patosem, czy raczej na luzie, manifestując radość z odzyskanej wolności. A może iść na marsz, ale który? Możliwości w roku 2012 było wiele. Kreatywna Praga Północ uczciła święto po swojemu. Burmistrz dzielnicy i kultowe kluby z 11 listopada zaprosiły wszystkich na imieniny ulicy. Zaczęło się już w piątek od koncertu Meli Koteluk w klubie Hydrozagadka. Wokalistkę można spotkać w praskim zagłębiu klubowym nie tylko z okazji koncertu. Moi znajomi i ja sama docieram w konkretnym celu, żeby napić się piwa, pogadać się ze znajomymi, spotkać się z nimi. Bardzo często to bywamy na podwórku przy 11 listopada 22. Mela zdradziła kronice, że w pewnym momencie myślała o porzuceniu kariery. Na szczęście do tego nie doszło. Był taki moment, że ja zacząłem zastanawiać się, w którą stronę pójdę. Byłam na takim rozdrożu i bardzo cieszę się z tego powodu, że poszłam w muzykę, że zawierzyłam w muzyce i mam zespół wspaniałych muzyków, instrumentalistów. Uwielbiamy ze sobą przebywać, grać, podróżować. A po koncercie zostawmy młodzież. Niech tańczą. Tak dobrze rozpoczętych imienin nie sposób szybko zakończyć. Rozgrzani piątkowym wieczorem goście w sobotę bawili się przy muzyce Mai Kleszcz i Incarnations w klubie Skład Butelek. Tak wiele do opłakania miałam w oczach, w moich oczach nie było żadnej łzy. Kronika odkryła, że Maja ma ogromny sentyment do Pragi. Graliśmy tutaj pierwszy nasz taki koncert, Incarnations, taki debiut, a nawet prapremiera bym powiedziała, odbył się tu w Teatrze Akademia, więc bardzo, bardzo mile to wspominam i z taką łezką, bo pamiętam, że wnosiliśmy tutaj kupione świeżo organy Hammonda, oryginalne. I wnosiliśmy na trzecie czy czwarte piętro w tej starej kamienicy, po tej wąskiej klatce i było to przedsięwzięcie, ale wszystko się wspaniale udało i dlatego wspominam to z rozrzewnieniem. Jak powinno się dziś manifestować patriotyzm? Zachęcam wszystkich, żeby manifestowali swój patriotyzm w sposób kulturalny i kulturotwórczy przede wszystkim. Wydaje mi się, że to jest najbardziej mówiące o byciu patriotą, tak? Współtworzenie tej kultury. Jeśli tak, to przejdźmy do kolejnych odsłon kulturalnego i kulturotwórczego świętowania na Pradze. Podczas imienin ulicy w klubie Saturator mogliśmy wybrać mniejsze zło, Red Room, Noodle lub utratę skład. Nie mogło też zabraknąć kultowych warszawskich numerów. Po sąsiedzku z głową w chmurach mogliśmy bawić się aż do rana. Zabawa zabawą, ale 11 listopada to w końcu święto narodowe. Podczas gdy lewobrzeżna Warszawa maszerowała z prezydentem Bronisławem Komorowskim lub z narodowcami, Praga Północ też zaprosiła na marsz. Marsz po Nowej Pradze z przewodnikiem, który odkrywał dla nas tajemnice dzielnicy. Poznaliśmy wiele praskich ciekawostek.
No, bardzo ciekawy element. Kiedy, jeśli bym się Państwa zapytał tak na pierwszy rzut oka, no to myślę, że 90% z Państwa odpowiedziałoby słup ogłoszeniowy. Ale teraz od razu powstaje pytanie. Po co w słupie ogłoszeniowym są drzwiczki? Właśnie, dokładnie. Ponieważ nie jest to słup ogłoszeniowy, tylko tak zwany transformator kioskowy. Element miejskiej sieci elektrycznej z początku XX wieku. Dowiedzieliśmy się co nieco o historii praskich ulic. Prawda, tylko rzut oka na kamienicę Ayermanów. Ona pochodzi z końca lat 30., to jest 1937 rok. No dobrze, a co sądzą o tym wszystkim sami prażanie? Mieszkam też tutaj w okolicy, na ulicy Kowieńskiej i myślę, że to jest bardzo fajne, poznawać taką swoją lokalność. Mieszkam tu od niedawna, więc chciałam się czegoś dowiedzieć i mam takie poczucie, że zrobiłam coś fajnego właśnie dziś. No i dlatego to jestem. Oprócz tego bardzo w ogóle lubię Warszawę i chętnie poznaję historię miasta, w którym żyję. Pani Karolino, całkowicie się z tym zgadzamy. Wiele firm upadło. Na koniec klub Chmury zabrał nas w podróż w czasie. Mamy to mniej więcej to samo miejsce. Dalej. Tu mamy z kolei taki ciekawy budyneczek, który jeszcze do niedawna funkcjonował. To dawne ambulatorium kolejowe. Ulica 11 listopada godnie uczciła swoje imieniny. A co najważniejsze, udało się je spędzić w radosnej, pogodnej atmosferze. Zamiast gazu łzawiącego był szampan, a zamiast prowokacyjnych haseł, kultura i wspólna zabawa.